Witamy widzów i słuchaczy kanału Po Kolei z Kuleckim. 22 kwietnia 2023 roku. Kamil Futyma. Jacek Michniewicki. Jakub Kulecki. Dzisiaj finalizujemy licytację Kolacja z PKZK. Jesteśmy na jednej z wiślanych barek i tutaj mamy widok przede wszystkim na most średnicowy, tutaj za naszymi plecami, i prowadzimy rozmaite rozmowy. Jest tego tyle, że z pewnością nie da się tego wszystkiego ubrać w odcinek, bo rozmawiamy o wszystkim, głównie o technice, o tematach chaotycznych, przeskakujemy z tematu na temat, tematy techniczne podczas wspólnego spotkania, Kolacja z PKZK. Zadaliśmy Jackowi to samo pytanie, które zadajemy często. Dlaczego na kolejach niemieckich częstotliwość prądu przemiennego w sieci trakcyjnej to jest 16,2 Hz, czyli 1 trzecia z 50 Hz. Jacek będzie tłumaczyć. Jeżeli obracamy, jeżeli ruszamy lokomotywą, tak? Czyli mamy na początku moment, kiedy niezależnie od tego, jak duża jest przekładnia, jak jest duże przełożenie między silnikiem a kołami, to jest moment, kiedy ten silnik się obraca bardzo, bardzo powoli. Kiedy musimy go rozpędzić. W związku z tym, w konstrukcji tego silnika, jeżeli on stoi i przykładamy tutaj mu zmienne pole magnetyczne wynikające z zmiennego prądu, to tworzy nam się transformator zwarty, czyli pracujemy na zwarciu. Pojawia się duży problem, jak tą energię rozprowadzić. Czyli w którym momencie ten problem się pojawia? Zwłaszcza gdy musimy ruszyć. Czyli przy zerowej prędkości obrotowej próbujemy wystartować i wtedy jest tam trudno, i tak? I wtedy potrzebujemy obniżonej częstotliwości. Dziś to robimy falownikiem. Dlaczego potrzebujemy obniżonej częstotliwości? Ja cały czas nie nadążę. Po to, żeby ten silnik chciał nadążyć ze częstotliwością polomagnetycznego. Czy również dlatego te silniki były takie ogromne na początku? Miały wielką średnicę, żeby ten... przy małych obrotach, żeby... One wtedy miały, mało tego, miały dużo więcej pól magnetycznych. Tych cewek wokół było mnóstwo. Czyli dzięki temu mogliśmy tym silnikiem bardzo powoli obracać i go nie zagotować. Nie spowodować, że on spuchnie nam od gorąca. I stąd był pomysł, żeby obniżyć częstotliwość. Żeby ten silnik był w stanie ruszyć ten pociąg. Dzisiaj to robimy falownikiem, tak? Możemy sobie częstotliwość sterować prawie że od zera. Zmieniamy częstotliwość, zmieniamy napięcie. Variable voltage, variable frequency. Możemy wszystko zrobić za pomocą układów elektronicznych. Tak, możemy to robić dowolnie. Dawniej, w zasadzie co elektrownia dała, to mieliśmy na pojeździe. I koniec. Nie było elastyczności. Więc o ile dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy czasu, zarówno system niemiecki 15 kV z częstotliwością 16,2 Hz jest systemem dalekim od optymalnego, i tak samo polski system 3 kV prądu stałego też jest daleki od optymalnego. Nie przeszkadza nam to, bo mamy elektronikę, która nam to zorganizuje żeby w silniku było dobrze. Znaczy, jesteśmy w stanie na pojeździe to zorganizować. Tak. Natomiast energetycznie między pojazdem a siecią oba systemy są dalekie od idealnych. Jaki system jest idealny? Dzisiaj najlepszym systemem wydaje się 25 kV 50 Hz, czyli przemysłowego, przemysłowego częstotliwości. I teraz, co polega na tym? Czy Polacy, czy Niemcy wybrali źle? Kto wybrał gorzej? To zależy. Nikt nie wybrał gorzej. To zależy, na jakie potrzeby. Bo każdy właśnie wybierał do czego innego. Podolski wybierał do warszawskiego węzła kolejowego, gdzie miało to być na linii podmiejskiej. Na liniach podmiejskich Niemcy Roman Podolski, ojciec elektryfikacji w Polsce. Tak. I o ile Niemcy stosowali w komunikacji podmiejskiej 750 V prądu stałego, w tramwajach,
to my byliśmy lepsi. Daliśmy już 3000 V, nie 750, czyli moc to, czterokrotnie więcej. Moc czyli to jest napięcie razy natężenie, czyli tak. Przy danym napięciu potrzebowaliśmy mniejszego natężenia, żeby uzyskać tę samą moc. A im mniejsze natężenie, to mniej miedzi, mniej tego wszystkiego. Izolację łatwiej rozwiązać. Tak. Nauczyłem się, to Jacek mnie wychował i nauczył tych wszystkich rzeczy. W związku z tym, z perspektywy lat 30., gdy Podolski podejmował decyzję, to jak najbardziej była decyzja słuszna. Zastosować maksymalnie wysokie dostępne napięcie prądu stałego dla warszawskiego węzła kolejowego. Tak. A Niemcy zrobili co innego. Oni mówili o elektryfikacji linii dalekobieżnych, bo linie podmiejskie już zelektryfikowali swoim jednym 750. Kamil, czy dotychczas spełniamy Twoje oczekiwania co do tego spotkania? Absolutnie tak, aczkolwiek jeszcze kilka punktów mamy do odhaczenia. Jak widać, jeszcze jest młoda godzina, więc zdążymy. Będziemy meldować. Nie wiem, czy jakiś bardziej trwały zapis z tego spotkania powstanie, ale w ten sposób rejestrujemy to, że PKZK wywiązuje się z tego miłego zobowiązania. Dziękujemy za uwagę. Oglądajcie po kolei z Kuleskim. Kamil, czy... Licytujcie za rok. Kamil, czy masz ochotę coś powiedzieć widzom i słuchaczom kanału Po kolei z Kuleskim? Wszystkim widzom i słuchaczom kanału Po kolei z Kuleckim chciałbym życzyć wielu ciekawych odcinków na kanale Jakuba. A prywatnie chciałbym pozdrowić moją córeczkę Mariankę i mojego synka Tadeusza. Dziękujemy za uwagę.